Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Kartofelki, sadzeniaczki, weszłam do piwnicy, żeby nagrać dzisiaj odcinek. O sadzeniakach i tutaj jest dosyć chłodno. Na zewnątrz na dworze dzisiaj jest bardzo cieplutko jak na marzec, i w ciągu dnia był nawet taki moment, że było tak ciepło, że wychodziliśmy na krótki rękaw na dwór. Ptaki pięknie śpiewają, ale tutaj to jeszcze jest zima. Temperatura jest dosyć niska. No i tutaj te sadzeniaki bardzo fajnie nam się przechowują, jak i w ogóle wszystkie. Kartofle jadalne, czy nawet te, które drobne były odsegregowane dla zwierząt. Sadzeniaki trzymamy w workach 25-kilowych, z tego względu, że jest nam później łatwiej je wyciągać we workach. I odmiany nam się nie mylą. Mamy kilka odmian, i gdybyśmy trzymali je luzem, istniałaby możliwość, że się połączą, że gdzieś się pomieszają, no i później na polu nie byłoby czystości odmiany. No a tutaj nam też zależy, żeby te odmiany były czyste. Jak jest lord, to ma być lord, jak jest satina, to ma być satina. No i tutaj akurat nie właśnie są lordy, są to wczesne ziemniaki, bardzo smaczne, takie po ugotowaniu i ma, sprawiają wrażenie jakby były omaszczone. Queen Anne, te które już wielu z Was spróbowało, bardzo smaczne ziemniaki. Tam dalej yy, mamy yy, jely i w tym roku też żeśmy dokupili 4 metry. Czyli 400 kg nowych sadzeniaczków, też odmiany właśnie jelly. Szukaliśmy królową Annę, nie dostaliśmy jej. Dosyć duży był problem w tym roku z dostaniem sadzeniaków w bardzo dobrej klasie. No, niestety w tamtym roku plantacje powysychały i okazało się, że jest dosyć duży problem z sadzeniakiem, a jak już. Się pojawiły, to ceny były horrendalne. Nam się udało kupić jeszcze w takiej względnej cenie, bo po 350 zł za metr, ale dochodziły nawet słyszałam, że i ponad 500 zł. Także no cena jest dosyć y, spora w tym roku. Wyszłam z piwnicy na zewnątrz, bo tutaj jest znacznie cieplej, no i znacznie przyjemniej. Posłuchajcie. Jak pięknie śpiewają ptaki. Już niedługo zacznie się sadzenie ziemniaków. Wszyscy będą sadzić na swoich ogródkach. I teraz takie pytanie, kiedy jest najlepsza pora na sadzenie? U mnie tutaj, jak tylko sięgnę pamięcią, to zawsze ziemniaki sadziło się jak grusza pęka. Co to znaczy pęka? Tutaj. Ma ona już takie pąki bardzo rozwijające się, i jak one zaczną się rozchylać, wyjdą pączuszki. Pękająca grusza oznacza, że Ziemia jest już dostatecznie ogrzana, temperatura powietrza jest dostatecznie odpowiednia i przyroda zaczyna się budzić. Wszystko zaczyna ruszać, wszystkie procesy życiowe zostają odnawiane. To, co było uśpione, zaczyna się przebudzać. I u mnie w domu od kiedy tylko właśnie pamiętam, sadzenie ziemniaków było właśnie jak pęka grusza. I powiem Wam, że to przypada na okres bardzo zbliżony do, do dni wielkanocnych, Wielkiej Nocy. Przeważnie u mnie sadzi się e, zaraz po Wielkiej Nocy, bądź w wielkim tygodniu. Wtedy ta grusza pęka. No i tutaj teraz hmm, patrzymy też na Wielkanoc. Jest takie powiedzenie, że wczesna Wielkanoc, wczesna wiosna, późna Wielkanoc, późna wiosna. W tym roku Wielkanoc przypada na przełom miesięcy hmm, marca i kwietnia, także Wielkanoc będzie hmm, wczesna co za tym idzie, wczesna wiosna, dlatego ta grusza, zobaczcie, mamy dzisiaj jeszcze nawet nie połowę marca, a ona już tutaj urwę jeden pączuszek i tak jak widzieliście, to już jest wszystko nabrzmiałe i tutaj zaraz się zacznie rozchylać, będą wychodziły, o tu, 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 pąki kwiatowe i to jest właśnie pękanie gruszy i ta przyroda się zaczyna budzić mimo że mamy dopiero zaraz połowę marca. To jeżeli chodzi o miesiące, to jest dosyć wcześnie, ale jeżeli chodzi o przyrodę, o właśnie te terminy, o to wszystko, no to idzie wszystko zgodnie z rytmem, ale Zwróćcie uwagę, że jeżeli wielkanoc przypada na połowę kwietnia, końcówkę gdzieś tam pod koniec kwietnia, to i ta wiosna jakoś śpi, zima się przeciąga i przeważnie dopiero w ogródki, w pola wchodzimy no, końcem kwietnia, nawet początkiem maja. Więc jak zaczyna pękać grusza, to wtedy sadzimy kartofle, bo jest to naprawdę najlepszy czas sprawdzony już u nas od dziesiątek lat. Tak sadzili moi dziadkowie, moi rodzice. I my już tak sadzimy. No, ziemniaki potrzebują stanowisko próchniczne. Najlepiej je sadzić, i my tutaj też sadzimy zawsze po oborniku. Na jesieni dajemy obornik taki przekompostowany, który leży przynajmniej rok na pryzmie. On tak dobrze przegnije. Pole polem, nawożenie nawożeniem, grusza gruszą. Ale dużą rolę tutaj w tym wszystkim też odgrywają same sadzeniaki, bo możemy mieć pole super e, przygotowane, grusza może sobie pięknie pękać, ale jak mamy sadzeniaki e, trefne, to niestety nic z tego może nie być. I bardzo często nawet w tamtym roku słyszałam od Was, że. Nie mieliście plonu ziemniaków. No, fakt była susza, ale były też osoby, które nie cierpiały aż tak na suszę, bo podlewały te ogródki, yy, ziemniaki miały dostęp do wody, wszystko było spełnione, a jednak tych ziemniaków było mało pod krzakiem i były małe. Bardzo ważne są sadzeniaki. Gdzie je kupicie i jakie je kupicie, bo też trzeba wiedzieć, mało kto zna się na sadzeniakach. Sadzeniaki mają klasy. Jest elita, klasa A, klasa B, klasa C. Co to znaczy? W elicie sadzeniak jest najlepszy to już jest, można powiedzieć, Ferrari wśród sadzeniaków, i takiego sadzeniaka z elity można sadzić 4 lata. Nawet jak są sprzyjające warunki, to i 5 lat się posadzi. W klasie A posadzi się już 3-4 lata, w klasie B 2-3, w klasie C no to to już jest e, raczej nikt nie powinien tego kupować, bo można już na starcie kupiąc sadzeniaki z tymi e, ziemniakami. Przepaść, i to jest naprawdę bardzo ważne. Najlepiej takie sadzeniaki jest kupować w sprawdzonych źródłach, gdzie mamy już od razu taką karteczkę z certyfikatem, z atestem tych sadzeniaczków, w centralach nasiennych, w jakichś takich punktach rolniczych bądź w sklepach ogrodniczych. Jeżeli kupuje się na rynku. U rolnika, czy u kogoś takiego, no, z marszu, możemy się naprawdę naciąć na te sadzeniaki, bo są sadzeniaki? Tak, pani są sadzeniaki. Weźmiecie, ale tak naprawdę nie wiecie, w jakiej już wyście w jakiej klasie kupiliście te sadzeniaki. Odmiana może być naprawdę dobra, bo możecie kupić sobie Queen Anne, no, ale się okaże, że ktoś, kto te ziemniaki te sadzeniaki sprzedał, mógł już je uprawiać 3 lata. Więc dostaliście sadzeniak w klasie już ostatniej, gdzie one tak naprawdę powinny być wycofane i wsadzając je do ziemi, ruletka. Albo wyjdzie coś tam pod tym krzakiem, albo nic. My kupiliśmy w tym roku, tak jak mówiłam, 4 metry. I to jest w klasie A. Zobaczcie, jest taka karteczka, certyfikat. I pisze klasa A. Tutaj jest cały ten numer, odmiana jely. Takie właśnie informacje powinny być zawarte kupując sadzeniaki z centrali nasiennej. To jest ważne, naprawdę ważne, bo wtedy te sadzeniaki są dobre. No i teraz kolejne pytanie: jaka wielkość sadzeniaka? Tutaj spór już trwa od lat i nieraz słyszałam i widziałam nawet u mnie w komentarzach pod filmami, jak każdy wypowiadał swoje zdanie, że musi być duży, może być mały. Yy, może być taki, może być taki. Ja Wam powiem tak, że tutaj naprawdę nie ma większego znaczenia. My osobiście na przestrzeni dziesiątek lat sadziliśmy już różne sadzeniaki. Jeżeli był dobry rok, sadzeniaki są większe, są naprawdę piękne. Jeżeli jest rok suchy, sadzeniaki są malutkie i sadziliśmy naprawdę różny asortyment, różny kaliber i plon był. Yy, ogólnie. W sprzedaży, jak się kupuje z centrali, są takie, zobaczcie tutaj na mojej dłoni, trzy sadzeniaki. Powiedzmy, zbliżone do kurzego jaja. Takie są naprawdę idealne. To jest sadzeniak idealny, ale jeżeli będzie mniejszy, będzie powiedzmy taki malutki, połowa z tego też się nic nie stanie. On też da plon. Moja babcia nawet mówiła, że po wojnie. Sadzili obierki. Był głód, był niesamowity głód. Ludzie nie mieli ziemniaków aż tak, nie mieli sadzeniaków, więc, tak jak babcia opowiadała, obierali te kartofle, te ziemniaki, grubiej troszeczkę oczywiście, i sadzili, sadzili te obierki. Mówi, że piękne kartofle były. Jeżeli nie ma sadzeniaków, można sadzić i duże, normalne, jadalne. Tylko, że tutaj już się kroiło i też pamiętam, jak przyszedł. Były niejednokrotnie takie lata, że kupiliśmy sadzeniak w elicie bądź w klasie A i te sadzeniaki porosły piękne, bo był sprzyjający rok. Były odpowiednie warunki atmosferyczne i nie było z czego odebrać sadzeniaka, więc odbieraliśmy jadalne. Później takie kartofle się kroiło. Jak kroić yy, ziemniaka? Mam tutaj noża? No nie mam tutaj noża, ale wam pokażę. Zobaczcie. Ten ziemniak ma oczka. Tutaj te takie punkciki, z których później wychodzą kiełki. Te łodyżki. Patrzyło się, gdzie on ma te. Nie też nie można było sobie go byle jak przykroić. Trzeba było zwracać uwagę, gdzie on ma kiełki. Jeżeli odcięło się jego powiedzmy tak i tutaj nie było żadnego oczka, no to wiadomo, że tutaj z tego plonu by nie było. No bo z czego ten kartofel wypuści? Więc szukało się tych oczek. I tak jak tutaj wiadomo, na czubku jest tych oczek. Zobaczcie, multum ale są też po bokach więc przekrajało się go na ukos tak żeby były chociaż minimum 2 3 takie oczka na jednej bulwie i plon też był ładny bywało że nawet na trzy się kroiło odkrajało się jego tutaj na ukos żeby tu były 2 3 i później tutaj jeszcze tą większą część jeszcze na pół także ludzie sobie radzili i to też jest dobra metoda odmian ziemniaków jest ho, ho 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 i jeszcze Trochę bardzo szeroka gama odmian. Są odmiany wczesne, są odmiany późniejsze i tutaj można wybierać. Kiedyś taką bardzo popularną odmianą nie było takiej rozpiętości odmian tak jak teraz. Ja pamiętam jeszcze z czasów mojego dzieciństwa były leniny. To były przepyszne ziemniaki i chyba wszyscy przynajmniej tutaj u mnie je sadzili. Była bryza, były dalie, dalia to już była wczesna odmiana. O i tutaj taka ciekawostka. Jeżeli będziecie kupowali sadzeniaczki i spotkacie się z nazwą kwiatów dalia, aster czy jakieś inne, to wiedzcie, że to przeważnie są odmiany wczesne. Taka, tak kiedyś przynajmniej było i dzisiaj też. Chociaż teraz już jest tak dużo tych odmian, że już na przykład lordy są wczesnymi e, ziemniakami i są pyszne. Polecam Wam, polecam Wam Queen Anne, bo też jest dosyć sporo zapytań, jakie ja bym poleciła sadzeniaki. Tu przede wszystkim jest kwestia gustu, ale Queen Anne jest fenomenalną odmianą, tak jak dla mnie, i tutaj będziemy już ją sadzić trzeci rok. I z opinii klientów y, smakują i wiem, że są dobre, godne polecenia, y, natasze, bardzo smaczne ziemniaki, wineta jest dobra, y, satina, satina jest przepyszna, chociaż ostatnie lata też żeśmy tutaj y, próbowali kupić, i nie dostaliśmy ją tutaj na naszym terenie, jej właściwie jej, tej odmiany satiny. I teraz kolejne pytanie, czy i czym zaprawiać sadzeniaki? Jak najbardziej sadzeniaki można zaprawiać. I tutaj bardzo dobrze sprawdzi się popiół, ale popiół drzewny. Nie z węgla, tylko drzewny, z prawdziwego drewna. Dobrą zaprawą jest również mączka bazaltowa humus bądź bonat. Te składniki są świetnymi zaprawa, zaprawami dla sadzeniaków. Jeżeli ktoś tych sadzeniaków sadzi mało, to jest bardzo prosta sprawa. Wsypuje się te sadzeniaczki do jakiegoś wiadra czy do jakiejś kastry, michy, do czegokolwiek. No i taki popiół tam z wodą sobie wymieszać czy nawet z humusem go połączyć, czy ten bonat z wodą rozrobić, bo to wiadomo, że to wszystko są substancje takie sproszkowane, no humus jest w postaci płynnej. I obtoczyć, potrzepać tymi ziemniakami, one się obtoczą i sadzi tam każdy sobie ręcznie. Starsi ludzie, jak pamiętam i moi dziadkowie, zawsze powtarzali, że jak jest ziemniak, to nie ma głodu. Wiadomo, że ziemniaki przywędrowały do Europy z Ameryki i jakich nie było to był niemiłosierny głód. Ludzie nie mieli co jeść. No i ten taki okres zimowy był bardzo ciężki dla y, rodzin, bo nie miały pożywienia. Było bardzo ciężko. No i na początku jak te ziemniaki zostały sprowadzone, zostały przywiezione statkiem do Europy, pojawiły się na dworach, na dworach królewskich i też nie służyły jako pokarm, tylko jako roślina ozdobna, jako kwiat w ogrodach królewskich. Dopiero później, z tego co, co chyba się nie mylę, jakiemuś skazańcowi za karę właśnie nakopano tych bólów i na nim zrobiono testy, czy on przeżyje, czy nie, bo chciano sprawdzić, co to jest w ogóle? No, i tych takich y, skazańców tymi ziemniakami nakarmiono. Raz, drugi, trzeci. No, i jak im się nic nie działo, zaczęto właśnie te ziemniaki spożywać. I w pierwszej kolejności one pojawiły się na stołach królewskich, na stołach szlacheckich, bo biedotę nie było stać na te, na te ziemniaki. Był to bardzo luksusowy i wykwintny towar. A potem z czasem gdzieś tam po malutku po malutku już i do pospólstwa one trafiły i tak właśnie ziemniaczki rozprzestrzeniły się i dzisiaj dzięki ziemniaczkom mamy fryteczki, mamy kluseczki, pierożki, cuda niewidy można robić z ziemniaczków nawet babki można piec ziemniaczane, a gołąbki ziemniaczane jakie są oj oj, oj, oj. Ludzie z Podkarpacia na pewno wiedzą tam z... Bieszczad, z okolic Bukowska, bo to właśnie stamtąd pochodzą gołąbki ziemniaczane. Mm, takie ze skwareczkami i z cebulką uduszone jeszcze w masełku. Oj, oj, też wam przepis podam, ale prawdopodobnie dopiero po świętach, bo do świąt się nie wyrobię tutaj z gołąbkami ziemniaczanymi. Jest przy nich dosyć sporo pracy, ale to nawet królowie mogą pozazdrościć takich gołąbków. To będzie tyle na dzisiaj odnośnie ziemniaków. Ja z wami się żegnam. No i tradycyjnie już na koniec życzę wam wszystkiego co tylko jest najlepsze. Dużo radości i takiej pogody ducha, bo jeżeli nie mamy tej pogody ducha, to jesteśmy smutni, jesteśmy apatyczni, nic nam się nie chce, nic nam nie idzie. Ale jeżeli mamy taką radość, optymizm, mimo panującego powszechnie pesymizmu, to gdzieś to wszystko jakoś łatwiej nam się układa, jakoś łatwiej to idzie. Łatwiej nam pewne rzeczy przychodzą, przyciągamy swoim optymizmem, dużo optymizmu z zewnątrz, mało tego, zarażamy innych. No jeżeli ktoś popatrzy na uchachaną gębę, to od razu sam się śmieje. No zauważcie nawet, idziecie drogą, widzicie takiego ponuraka z taką miną na kwintę, no to też wam się od razu to udziela. Ale jak widzicie człowieka uchachanego, Bóg wie z czego, jakby się rano najadł sera, nie wiadomo ile, to i wam się michy cieszą. I o to właśnie chodzi, żeby się cieszyć, żeby zarażać innych tą radością. A wtedy będziemy mieli siły, będziemy mieli wigor. Nawet wiele chorób pokonamy, bo też jest udowodnione, że dużo chorób siedzi tutaj. Także trzeba walczyć na różne sposoby, ale przede wszystkim wiarą, wiarą i takim optymizmem, siłą. Tego Wam naprawdę z całego serca życzę. A dzisiaj zabieram moje sadzeniaczki, zabieram moje kartofelki. I zawijam się do domu.